Polsce przekonywał, że oddając krew ratujesz życie, Kevin Eyston, strażak ratownik Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, znany m.in. z programu telewizyjnego Europa da się lubić, przyjechał do Korzeniowa, by wziąć udział w akcji krwiodawstwa. Wielka jest satysfakcja, że się pomogło. Chcę ratować życie innym, pomagać. Jako ze straży, to mój obowiązek zresztą. Chcę pomagać, a jak mam, jestem stąd, z Korzeniowa, jak mam możliwość tak blisko, to czemu nie? To absolutnie, to nic nie kosztuje, a krew się nie wytwarza sztucznie w jakimś laboratorium, w szpitalu, klinice, nigdzie. Jedynym źródłem krwi to jest człowiek. A jeżeli możemy to potrwa, ile to trwa? 10-15 minut? Nic nie kosztuje, jeśli czekoladka i pomarańcze jeszcze dostaniesz na końcu, więc jeszcze mały prezencik. A krew jest jak najbardziej potrzebny podczas operacji na sali w szpitalach. Jest to też potrzebne przy wypadkach samochodowych, w nagłych przypadkach i tak dalej. Nic nie kosztuje, nie wytwarzamy tego nigdzie indziej. Tylko człowiek może to dać. Tak, jest to pierwsza nasza akcja, pomysł wewnętrzny, całej mojej jednostki. No, pomysł z Kevinem też wspólny. No, udało się to, jak widać, w dużej mierze. Można wsiąść w samochód gaśniczy, pojechać do akcji, gasić pożar, czy tam, no nie wiem, ratować przy powodzi, ale można na wiele różnych sposobów i to jest jedna z naszych metod pomocy mieszkańcom i wszystkim, którzy są potrzebujący. Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne to obecność gości znamienitych, choćby nawet jak Kevin, wśród nas dzisiaj, a pożyteczne to jest akcja, która została zorganizowana, honorowego oddawania krwi, która z jednej strony nic nie kosztuje, jak powiedział Kevin, a z drugiej strony jest bezcenna. Jest to dar, który po prostu nie można niczym zastąpić i ratuje życie wielu ludziom i dzięki temu, że tutaj młodzi druhowie z OSP Korzeniów zorganizowali tą akcję, to wielki szacunek dla nich za to, za pomysł, za zorganizowanie, a szczególne podziękowanie kieruję tutaj do wszystkich tych, którzy dzisiaj zgłosili się do oddania krwi. Kevin Eyston mówił także o przyczynach pożarów powstałych na skutek ludzkich błędów. Apelował również o większą rozwagę podczas jazdy autem. Absolutnie nie używajcie telefonów komórkowych. Nawet było zbadane przez Straż Pożarną w Warszawie, że jak się odwraca się wzrok z drogi na mały ekran, jest taka duża różnica, jak się jedzie. Okazuje się, że w ciągu 4 sekundy, 5 sekundy to jeździ się około 170 metrów przy pewnej prędkości bez patrzenia na drogę. To jest prawie 200 metrów, to jest prawie 1/4 kilometra, który się jedzie. Czy pani by jechała zamkniętymi oczami przez 200 metrów? Bo to samo się robi, jak się patrzy na ekran od telefonu. Akcja zakończyła się sukcesem. W remizie OSP w Korzeniowie cząstką siebie podzieliło się prawie 40 dawców. Gość specjalny spotkania podkreślał, że krew jest bezcennym darem. Nie da się jej wyprodukować, nic nie kosztuje. To tak wiele za tak niewiele.